Dzień dobry, witam serdecznie. Krzysztof Tenerowicz w imieniu Fundacji Centrum imienia Władysława Grabskiego i kwartalnika.pl. Na razie nieoficjalnie, ale witam na kolejnym po półrocznej przerwie spotkaniu klubu krakowskiego klubu myśl.pl. Dziękuję za liczną obecność i jeszcze bardziej będę wdzięczny, jeżeli z tyłu troszeczkę się przybliżycie do przodu. Będzie łatwiej rozmawiać, łatwiej będzie dyskutować niewątpliwie. Do tego zachęcam. Naszym dzisiejszym gościem jest jeden z liderów Ruchu Narodowego, honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej, Robert Winnicki. Spotkanie zaś poprowadzi Krzysztof Gędłek, publicysta i dziennikarz myśli.pl, myśl24.pl oraz Polonia Christiana. Brawa się należy. Formuła naszego spotkania jest tak pomyślana, żeby możliwie dużo było interakcji, dyskusji i na to liczymy jako organizatorzy. Zaczniemy natomiast od krótkiego wystąpienia Roberta, po czym w tej drugiej rundzie oddamy go Krzysztofowi na jakieś 20-30 minut, a potem przynajmniej godzina jest wasza. Nie oszczędzajcie naszego gościa, do czego serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Okej, okay. A mogę stać? To takie wprowadzające wystąpienia wolę mówić na stojąco. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za tutaj Krzysztofowi i wszystkim organizatorom za możliwość po raz kolejny spotkania się w Krakowie. Kolejny, bo już ostatnie spotkanie było w tym miesiącu, tak? Był poniedziałek z pułkownikiem. Było to jeszcze przed Marszem Niepodległości, przed wszystkimi z tym związanymi rzeczami, przed pierwszą turą referendów w Ruchu Narodowym, przed pierwszą turą zjazdów wojewódzkich, które odbywają się właśnie w Ruchu Narodowym. I można powiedzieć, że no jest o czym mówić, że jest o czym rozmawiać. Jeśli chodzi o to wydarzenie, które się stało centralnym wydarzeniem dorocznym w Polsce narodowców, czyli 11 listopada i Marsz Niepodległości. Może parę słów o tym, jako punkt wyjściowy do naszej dalszej dyskusji, do naszej dalszej rozmowy, w której oczywiście liczę na pytania, bo jak nie będzie pytań, to ja będę tu nudził tak nieustannie monologiem. Proszę Państwa, tegoroczny Marsz Niepodległości, powiem o sukcesach, powiem o tym też, co się nie udało. Jeśli chodzi o sukcesy Marszu Niepodległości, to oczywiście po raz kolejny jesteśmy pozytywnie zaskoczeni frekwencją. Spodziewaliśmy się, że w tym roku, z racji tego, że Gazeta Polska, która w zeszłym roku na przykład uczestniczyła w manifestacji ze swoimi klubami, że inne środowiska, które organizowały, no nie ukrywajmy, w takiej dychotomii politycznej, konkurencyjne wobec Marszu Niepodległości imprezy 10, 11 listopada również tutaj w Krakowie, że to sprawi, iż frekwencja na Marszu Niepodległości prawdopodobnie nie będzie wyższa niż w ubiegłym roku. Liczyliśmy na jak gdyby kolejną zwiększoną mobilizację może tego młodszego pokolenia, ale że będziemy mieli mniej tego średniego czy starszego pokolenia i to mniej więcej tak się wyrówna. No okazało się znowu, że znowu frekwencja nas zaskoczyła i prawdopodobnie była nawet dwukrotnie większa, wyższa niż w roku ubiegłym. To oczywiście jest sukces świadczący o żywotności tej idei, tej imprezy. Drugi sukces to taki sukces, bym powiedział, merytoryczny. Co roku to nasze manifestowanie, to nasze maszerowanie, to wyrażanie narodowej dumy chcemy obudowywać konkretną treścią, konkretną myślą, myślą suwerennościową, niepodległościową. I w tym roku ta myśl miała swoje dwa bardzo konkretne wyrazy. Pierwszy wyraz to antyszczyt klimatyczny w dniu 10 listopada. Jedyna taka impreza, jedyna konferencja naukowa o międzynarodowym znaczeniu, bo byli goście i ze Stanów Zjednoczonych, byli przedstawiciele z różnych stron Europy, przemawiali posłowie chociażby Parlamentu Węgier, polscy naukowcy, Solidarność, NSZZ Solidarność była współorganizatorem tej
konferencji, również jej eksperci brali udział w antyszczycie klimatycznym Ruchu Narodowego. Jedyny taki ekspercki, merytoryczny głos idący pod prąd no, tej propagandzie zielonej. Za przyrodą, ale bez ekoideologii. A przede wszystkim za polskim przemysłem opartym w dużej mierze na węglu, energetyce opartej na węglu. To był ten głos, antyszczyt klimatyczny 10 listopada 2013 roku, który się nawet przebił. Nawet udało się to wydarzenie w miarę dobrze wypromować medialnie. Chociaż oczywiście już wydarzenia 11 listopada w jakiś sposób go przykryły. To jest jedno to wydarzenie merytoryczne. Drugie wydarzenie merytoryczne, czy taki przekaz, który idzie z Marszu Niepodległości 2013, to jest coś, co nazwałbym Międzynarodową Koalicją na Rzecz Suwerenności. Z imprezy ogólnopolskiej o pierwszorzędnym znaczeniu przede wszystkim dla młodego, ale nie tylko dla młodego pokolenia Polaków w roku 2011-2012, w 2013 Marsz Niepodległości urósł do imprezy o rangi europejskiej. To znaczy urósł do rangi imprezy, która w jakiś sposób jest rozpoznawalna przez patriotów, przez narodowców, nacjonalistów w całej Europie. Jest największą manifestacją, która tak jednoznacznie opowiada się za Europą narodów, za suwerennością, która tak jednoznacznie opowiada się za rozmontowaniem eurokomuny, eurosocjalizmu. Czyli ten drugi aspekt, ten aspekt, który wyraził się w tym, że przemawiali przedstawiciele z Włoch, z Francji, że przemawiał szef Jobbiku, poseł do Parlamentu Węgier Gabor Vona na końcu manifestacji, że tych delegacji w sumie było kilkanaście, że odbiło się to bardzo szerokim echem również w Europie, również to spalenie tej nieszczęsnej, żałosnej tęczy jako pewien symbol walki frontu ideologicznego, niepochwalany przez nas, nie planowany, ale mający miejsce gdzieś tam wokół całej inicjatywy, to sprawiło, że mamy ten kontekst. Precz z eurokomuną, precz z brukselskim socjalizmem. To również się wydobyło. Czyli pierwsza frekwencja, czyli druga sprawa to ten wydźwięk merytoryczny. Trzecia sprawa to sukces organizacyjny. Cokolwiek propaganda medialna by nie mówiła, i to potwierdzą wszyscy uczestnicy marszu, czy ci, którzy mieli możliwość być w tych krytycznych punktach w 2011-2012, koncepcja, żeby Straż Marszu Niepodległości ochraniała, zabezpieczała i przeprowadzała Marsz Niepodległości, jak najbardziej się sprawdziła. To znaczy, na marszu, w samej kolumnie marszowej było spokojniej, bezpieczniej i ona przeszła z mniejszymi, choć nie bez przeszkód, z mniejszymi przeszkodami niż w latach ubiegłych. I to zresztą nie jest tylko nasza opinia, czy nasza propaganda. Na to są potwierdzeniem są rozliczne materiały filmowe czy zdjęciowe dokumentujące ten fakt, ale kolejnym tego dowodem jest również opinia na ten temat czynników państwowych. Dokładnie w ten sam ton uderzył zarówno Tusk, jak i minister Sienkiewicz, jak i generał Działuszyński, szef, komendant główny policji, mówiąc o tym, no, że faktycznie w sumie było spokojniej niż w latach poprzednich, choć oczywiście nie obeszło się bezdrobnych incydentów. I to są sukcesy. Frekwencja, zawartość merytoryczna marszu, organizacja. Przy tej organizacji warto jeszcze wspomnieć o tym, że środkami takimi, jakimi dysponuje Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, które utrzymuje się w całości z darowizn, no udało się wystawić te dwie sceny, te wszystkie samochody z nagłośnieniem,
zakupić sprzęt dla Straży Marszu Niepodległości, że tych kilkaset osób, mam nadzieję, że w przyszłym roku to już będzie 1000, a może i półtorej, że te kilkaset osób też praktycznie w całości za swoje pieniądze przyjechało, zaangażowało się, szkoliło się, jeździło po kraju. To jest wielka rzecz, zmobilizować ludzi do regularnego, aktywnego wysiłku, no za które dostają po prostu Bóg zapłać, tak? Po prostu podziękowanie. To są te blaski, trzy blaski. Teraz co z cieniami? No cień jeden jest oczywiście ewidentny. To, że wokół marszu, gdzieś na obrzeżach kolumny marszowej biegało kilkaset osób, które powodowały destabilizację, które należały kolumnę marszową na atak chociażby kordonów policyjnych. To, że były osoby, które potrafiły się przepychać ze Strażą Marszu Niepodległości, to jest ewidentna rzecz do wyeliminowania. To jest ten element, na którym trzeba pracować, żeby nie powtórzył się w następnym roku. Stąd zapowiedź przeformułowania, zmiany formuły, dyskusji nad formułą marszu, oczywiście wewnętrznym gronie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. No i co za tym idzie? Obraz medialny, który niestety, jak zwykle, przyćmił w dużym stopniu ten przekaz merytoryczny. Czyli przykrył niestety tą naszą międzynarodową koalicję na rzecz suwerenności, na rzecz Europy Ojczyzn, która tak bardzo manifestowała się na scenie, na placu Defilad, na placu na Agrykoli. Można powiedzieć, że do tego przekazu no, docierają tylko ci, którzy mają bezpośrednią styczność z naszymi jakimiś mediami, z naszym przekazem. W mainstreamie to nie wybrzmiało. I to jest oczywiście problem. To jest nasz problem i z tym musimy się jakoś borykać. Nad tym musimy pracować, musimy te materiały wypuszczać, o nich dużo mówić. I to bym określił jako te dwa problemy. Co do incydentów jeszcze, trzeba sobie powiedzieć i podkreślić, bo to też jest taka niejasność, bo pada stwierdzenie, nie poradziliście sobie, bo przecież policja miała nie być przy marszu, nie było jej przy marszu i co? Zaatakowany skład, spalona tęcza. Trzeba sobie bardzo jasno wyrazić, powiedzieć, że ani tęcza, ani skład na trasie marszu nie były. Były w jakichś bocznych ulicach, oddalonych od marszu i Straż Marszu Niepodległości nie zapewniała, jej zadaniem nie jest zapewnienie ładu i bezpieczeństwa w całej Warszawie w dniu 11 listopada, tylko sprawne, bezpieczne przeprowadzenie kolumny marszowej, co pomimo idiotycznej decyzji o rozwiązaniu marszu na ulicy Belwederskiej i wprowadzeniu tam kordonów policji, pomimo wszystko się udało. Jest kwestia ambasady rosyjskiej, również niechronionej przez oddziały policyjne należycie. To również jest tutaj zaniedbanie, no, która była przy trasie marszu. I o tej sprawie możemy ewentualnie dyskutować, w jaki sposób właśnie, a to jest ta dyskusja o neutralizacji tych grup niepoważnych ludzi kręcących się wokół marszu i szukających przygody. I to tyle, jeśli by chodziło o tą kwestię. Mamy do czynienia po 11 listopada z jednej strony z dosyć standardową sytuacją, to znaczy z jednej strony ogromny walec medialny, ogromny walec propagandowy, który jest największy pierwszego wieczoru, czy przez 24 do 48 godzin po marszu, a potem zaczyna się odbicie. Zaczynamy odzyskiwać, przynajmniej w części, wśród części ludzi, tę przestrzeń publiczną, tak? Przynajmniej przestrzeń w internecie, o, tak powiedzmy, bo ciężko odwojować tych, którzy siedzą przed telewizorami, bo one zazwyczaj nie pokażą nic innego, zwłaszcza, że część tam niektórych telewizji zapowiedziała bojkot narodowców po 11 listopada. Co się dzieje w tym czasie? Można powiedzieć, że myśmy bardzo szybko skończyli dyskusję o Marszu Niepodległości w sensie publicznym, dlatego że
Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, a Ruch Narodowy to są dwa różne podmioty, chociaż częściowo powiązane personalnie, ale z kolei część tych samych ludzi, którzy organizują Marsz Niepodległości, od razu przeszło do organizowania zjazdów wojewódzkich Ruchu Narodowego. Te zjazdy wojewódzkie i tryb przeprowadzania i tryb głosowania i decydowania o tym, czy Ruch Narodowy weźmie udział w wyborach do Europarlamentu 2014, czy nie weźmie w nich udziału, jest, można powiedzieć, skokiem na głęboką wodę. Jest dla struktury młodej, nieokrzepłej, niedoświadczonej jeszcze w bojach takich politycznych, skokiem na głęboką wodę, w którym są dyskusje, w którym jest polemika, na który nie ważą się największe partie polityczne, proszę zwrócić uwagę. Tusk pozwolił sobie na te bezpośrednie wybory szefa w tym roku i tak niekoniecznie mu to wyszło na zdrowie z Gowinem, prawda, i spółką. Myśmy to zrobili, zdając sobie sprawę, że z pewnego ryzyka z tym związanego, zdając sobie sprawę z tym, że podejmowanie decyzji o starcie w wyborach to jest kwestia w drodze referendum, to jest kwestia położenia na szali pewnego ryzyka, ale też uznaliśmy, że w tym pewnym temperaturze w emocjach nastąpi przyspieszone dojrzewanie ruchu. Można tak powiedzieć. I mam nadzieję, że taki efekt będzie końcowy tego dojrzewania. Mieliśmy Ruch Narodowy jako pozaparlamentarna i niepartyjna struktura, ale przecież ideowo-polityczna, ale przecież budząca emocje polityczne. Miał do tej pory warunki cieplarniane, można powiedzieć, pod pewnym względem. 2 lata bez wyborów, 2 lata bez kampanii wyborczej, 2 lata bez konieczności ustosunkowywania się do tego, co się dzieje na scenie politycznej tak wprost. Myśmy mogli powiedzieć, tu krytykujemy, tego to dotykamy, tego nie dotykamy. Teraz trzeba się zdefiniować, teraz trzeba się określić i my to właśnie robimy. Jesteśmy po sobocie pierwszej tury zjazdów, 6 województw Polski północno-wschodniej głosowało. W Pomorze, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, Mazowsze, Podlasie i lubelskie, i Lubelszczyzna. 4 województwa, bo taki przyjęliśmy tryb głosowania, że jak gdyby każde województwo ma określoną pulę głosów w zależności od liczby mieszkańców i wielkości struktur i każde województwo, jak gdyby opcja na tak albo na nie, zgarnia całą pulę wojewódzką. Czyli nieważne, że tam w Lublinie minimalnie było na nie, ważne jest, że w tej chwili, prawda, te głosy lubelskie poszły na nie. Nieważne jest, że właściwie to tak, tam gdzie było na tak, było mocną decyzją, więc 4 województwa zagłosowały na tak, 2 na nie w tej chwili. Tak jesteśmy po pierwszej turze zjazdów wojewódzkich, choć jak mówię, to nie oddaje jakiejś rzeczywistej relacji samych głosów. Jesteśmy przed drugą turą, w drugiej turze idzie zachód kraju, dolnośląskie, opolskie, lubuskie i Łódź. No i trzecia tura, wszystko pozostałe, 7 grudnia, również z Małopolską, z Krakowem, z Podkarpaciem, Świętokrzyskim, Śląskim, Wielkopolską i Zachodniopomorskim. I tak wygląda w tej chwili sytuacja w Ruchu Narodowym. Jak gdyby ta sytuacja polityczna się waży, ona będzie się ważyła aż do 7 grudnia i po 7 grudnia, nie mówię, że za miesiąc znowu przyjadę do Krakowa, ale pewnie będziemy w pewnej nowej rzeczywistości, o której będzie można dyskutować. No i perspektywą jest również taka największa nasza impreza antykomunistyczna, która w tym roku również ma ten wydźwięk antyeurokomunie, żeby nie żyć tylko wyłącznie przeszłością, ale mówimy o dzisiejszych zagrożeniach, czyli 14 grudnia idzie antykomuna, marsz, manifestacja i to jest cały tydzień antykomuny w Łodzi. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje takie omówienie wstępne, które chyba przekroczyłem czasowo w stosunku do dozwolonej, przydzielonej mi puli. No a teraz czekam na pytania i dyskusję. Powiedział Pan właśnie o tym, że Ruch Narodowy powoli dojrzewa, więc moje pytania głównie będą dotyczyć tego, co z tego Ruchu Narodowego wyrośnie.
Więc po pierwsze gospodarka. Jak wygląda Pana pogląd na gospodarkę, czy w ogóle ruchu narodowego? Jak to się rysuje? Bo rozumiem, że jeżeli w zamyśle w przyszłości z tego ma się ukształtować jakaś partia polityczna, to rozumiem, że ten pogląd będzie musiał być w miarę klarowny. Więc może rzucę takimi paroma hasłami. To jest wolny rynek, niewidzialna ręka rynku, deregulacja, podatek liniowy, ułatwienia dla przedsiębiorców. To jest jedna strona. I druga strona, państwo regulator rynku, zabezpieczenia socjalne, równość społeczna. Po której stronie wy jesteście? No to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ruch narodowy w przedmiocie zagadnień gospodarczych zawsze był po stronie zdrowego rozsądku. Ja tutaj z kolegami rozmawiałem przed spotkaniem tutejszym na ten temat i polecam Państwu, na portalu narodowcy.net ukazał się taki artykuł kolegi Bartłomieja Gajosa, który sprawę spalenia tęczy na Placu Zbawiciela porusza od strony tomistycznej, który jak gdyby daje tomizm i interpretację tomistyczną. Dlaczego to jest ciekawe? To jest ciekawe o tyle, dlatego że to jest pochwała generalnie zdrowego rozsądku, tomizmu jako zdrowego rozsądku, i on stawia taką tezę, że Polacy są bardzo tomistyczni, w tym sensie, że Polacy gdzieś podskórnie mają ten gen zdroworozsądkowy i że się za tym zdrowym rozsądkiem zazwyczaj opowiadają. Jeśli tu jest pytanie, to oczywiście odpowiedzią zawsze na pytanie, nie tylko w gospodarce, w polityce zagranicznej, w polityce zewnętrznej, jest, jaki jest w tym wszystkim interes narodowy, co opłaca się państwu, co trzeba zrobić, żeby państwo było sprawne, żeby państwo było silne, żeby jego obywatelom żyło się lepiej, żeby jego obywatele się bogacili, żeby jego obywatele mogli mieszkać tutaj i się rozwijać. Na tej linii postulatów czy kwestii gospodarczych, no mówimy chociażby, ja powiem, dlaczego ja tej dychotomii nie lubię, bo i uważam ją za fałszywą. No mówimy na przykład o tej kwestii emerytury obywatelskiej na wzór nowozelandzki. No i teraz jak powiedzieć, czy to jest rozwiązanie wolnorynkowe, czy to jest rozwiązanie socjalne, jeśli ktoś chce ustawiać na tej linii. Ja absolutnie jestem przeciwnikiem przesuwania suwaka na tej linii. No z jednej strony jest to powszechne, jest to pomysł powszechnego, równego świadczenia socjalnego dla wszystkich po osiągnięciu określonego wieku. Z drugiej strony jest to pomysł, który likwiduje ZUS, który likwiduje składki, który na ten cel, który likwiduje te wszystkie pałace ZUS-owskie, całą infrastrukturę związaną z obliczaniem, wciela to do budżetu państwa i mówi, że jeśli ktoś chce czegoś więcej niż te minimum absolutne, bo to jest emerytura obywatelska, czyli taki w równej wysokości dla wszystkich absolutne minimum, to musi sobie indywidualnie odkładać w ciągu swojego tam życia, w ciągu swojej aktywności, aktywności zawodowej. Czy da się to wsadzić na linię taką socjalno-liberalną? Moim zdaniem nie, chociaż oczywiście zarówno komuniści, jak i ich zwierciadlane lustrzane odbicie, czyli libertarianie, zarzucą, że jest to albo takie rozwiązanie, prawda? Więc pierwsze pragmatyzm gospodarczy i szukanie w tym wszystkim interesu narodowego. Czy wszystko prywatne na przykład, czy wszystko prywatyzować? No nie wszystko, bo jeśli wchodzi nam podmiot zewnętrzny, który zagraża nam, na przykład kwestia paliw, energetyki i tak dalej. Wszyscy dyskutują na temat tego, czy Rosja nam zagraża, czy nie zagraża. No ale w momencie, kiedy jest zagrożenie interesu narodowego i mamy do wyboru przedsiębiorstwo państwowe polskie, w polskich rękach, strategiczne, no to trzeba je zachować, a nie sprzedawać Rosjanom. Kiedy mamy taką rzecz, że France Telecom, państwowa, publiczna firma francuska, prywatyzuje się w jej ręce nasze strategiczne sieci przesyłowe, wrażliwe dane, światłowody, no to pytanie, czy to jest prywatyzacja, czy to jest wolny rynek, czy to nie jest wolny rynek, to są pytania z zakresu magii ideologicznej, a nie z zakresu praktyki politycznej, praktyki gospodarczej, tego zdrowego rozsądku w gospodarce. Pytanie,
kto jest dla nas wzorem, jakie państwa, jak rozwój jakich państw. No możemy powiedzieć, że państwa wschodnioazjatyckie, no ale co to oznacza? Czy to oznacza, że powinniśmy teraz, czy to oznacza Singapur, czy to może oznacza Koreę Południową lat 60., gdzie część z tych państw wschodnioazjatyckich, żeby stworzyć dzisiaj w miarę wolnorynkowe gospodarki, to na początkowym etapie oczywiście stosowały protekcje, stosowały wysokie cła, oczywiście dbały o to, żeby rozwinęły się ich własne przedsiębiorstwa, dlatego że no, ten taki neoliberalizm, który dyktuje Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to o czym pisze profesor Kierżun, czyli w takie pełne otwarcie, liberalizacja stosunków przemysłowych, handlowych, dotycząca czy bankowości, czy gospodarki, no to ta niewidzialna ręka rynku w takiej sytuacji oczywiście okazuje się ręką najsilniejszego kapitalisty, ręką tego, który ma najsilniejsze podmioty zdolne kosić konkurencję, przyjmować za bestem. Więc ja się oczywiście zawsze i konsekwentnie, to nie jest mój brak poglądu w sferze gospodarczej, ale jeśli ktoś mnie próbuje wpisać na tą linię, to się zawsze i konsekwentnie będę od tej powiedzi uchylał, bo to jest odpowiedź z takiej bajki pod tytułem czy bardziej kochasz tatę, czy mamę, nie? Czy coś takiego. Trzeba niewątpliwie w Polsce deregulacji, bo źle się działa polskim przedsiębiorcom, bo wiele zawodów, w wielu zawodach, w wielu obszarach, dziedzinach życia jest szklany sufit. Trzeba niewątpliwie zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców zdecydowane obniżenie tego nawisu składkowego, chociażby ze względów nie tylko takich, żeby ludziom się po prostu lepiej żyło, tak z punktu widzenia takiej pragmatyki politycznej, ludzie muszą mieć więcej pieniędzy w kieszeni, żeby demografia rosła po prostu. Ponieważ obecny system jest taki, że wysysa od ludzi dużo pieniędzy, które oni nie mogą przeznaczać na potomstwo, na to, żeby mieć więcej tego potomstwa, a z drugiej strony te pieniądze no, idą na system, z którego, tak jak patrzę po sali, większość z nas z systemu ZUS-owskiego żadnej ani złotówki emerytury oglądać nie będzie. To trzeba mieć tego świadomość. Państwo musi przejąć na siebie zobowiązania wobec obecnych emerytów, rencistów, tak, ci, którzy teraz wchodzą w ten system, ci, którzy teraz są w tym systemie, a wszystkie nowe roczniki muszą wejść już, muszą wchodzić w nowy system, który da im oddech, przedsiębiorcom, pracownikom, a który jednocześnie zapewni nam stabilność, pewne poczucie bezpieczeństwa, bez którego do poczucia bezpieczeństwa oczywiście jakkolwiek wolnościowej retoryki byśmy nie używali, bez tego poczucia bezpieczeństwa dojdzie do potężnych niepokojów społecznych i jest to praktycznie niewykonalne. W deklaracji Ruchu Narodowego można przeczytać, że chcecie twardo bronić polskich interesów wobec sił międzynarodowych i brukselskiej biurokracji. Poprzecie budowę Europy niepodległych narodów opartej na dobrowolnej współpracy gospodarczej. To zróbmy taką zabawę, gdyby Robert Winnicki został dzisiaj premierem, to jakie pierwsze decyzje by podjął w polityce zagranicznej? To już nie pytam nawet o to, gdzie by pojechał na pierwszą wizytę zagraniczną, ale czy to by była idea jagiellońska, czy to by była jakaś orientacja na Unię Europejską plus Stany Zjednoczone jako taki bezpiecznik? To mówię teraz o tych orientacjach, które się pojawiają aktualnie w polskiej polityce, czy jeszcze coś innego, no bo na coś się trzeba zdecydować. Przede wszystkim zwołałbym posiedzenie, czy naciskał na posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej i zaczynał od tego, Grupa Wyszehradzka plus opcja na południe jeszcze, czyli w stronę Chorwacji, tych państw, które zechcą, które włączyłyby się w taki projekt, to pod względem przede wszystkim gospodarczym i takim zacieśnienia tych więzów politycznych, a pod względem militarnym szukałbym porozumienia z państwami skandynawskimi, które mogą nam się nie podobać, bo tam wiadomo jest specjalizm w Szwecji, tak, bo tam są zdegenerowane pod wieloma względami, ale prowadzą na przykład bardzo rozsądną, bardzo przemyślaną i niezależną w dużej mierze od NATO również politykę bezpieczeństwa, politykę budowania własnej siły zbrojnej, własnego bezpieczeństwa. Czyli to bym zrobił jako pierwsze. Pokazał się
trzeba pokazać Polskę jako poważny podmiot na arenie międzynarodowej. Poważny to nie znaczy taki, który nagle ogłasza imperialne ambicje, bo nie jesteśmy tak, trzeba sobie dać sprawę, jesteśmy państwem średniej wielkości w Europie o średnich możliwościach. No i z tej przesłanki trzeba wyciągać konsekwencje. I tą konsekwencją jest to, że naszą opcją jest budowanie regionalnej tutaj siły. Druga rzecz, którą bym zrobił, to na pewno wycofanie Polski z wszelkich konfliktów, z wszelkich pól starcia na arenie międzynarodowej, które nie są bezpośrednio związane z naszym interesem narodowym. Irak, Afganistan i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że to w tej chwili nie daje nam żadnej gwarancji bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone nie dają nam żadnej gwarancji bezpieczeństwa, a narażają nas na to, że uczestniczymy w konfliktach i narażamy się na udział w konfliktach, które nie są związane z naszym bezpieczeństwem. Że na przykład pakujemy pieniądze w armię ekspedycyjną, podczas gdy my potrzebujemy armii stałej w Polsce i obrony terytorialnej, żeby odstraszać potencjalnych agresorów. Dlatego, że proszę Państwa, w moim przekonaniu to ćwierćwiecze po 89 roku, w którym mieliśmy względny spokój polityczno, taki poziom militarny w Europie, dobiega właśnie końca. Powoli się kończy. Co z tego wyniknie, nie wiem, ale moim zdaniem wraz z przesuwaniem się, wycofywaniem się z jednej strony Amerykanów, z drugiej strony wraz z narastaniem sprzeczności wewnątrz Unii Europejskiej, z rywalizacją między poszczególnymi państwami, dojdzie do mocnych przetasowań na arenie międzynarodowej i bardzo różne państwa będą chciały forsować swoje interesy kosztem, czasami, że tak powiem, używając tego straszaka militarnego. I na to trzeba być gotowym. Więc pierwsza rzecz to jest polska poważna siła w Europie Środkowo-Wschodniej, to raz. A dwa, Polska wycofująca swoje zaangażowanie z tych rejonów świata, w których nie mamy bezpośrednich interesów. W tejże też deklaracji Ruchu Narodowego można przeczytać o suwerennej kulturze. No, ja widzę problem kultury trochę w ten sposób, że dzisiaj lewica przede wszystkim oczywiście nie jest w stanie mobilizować dołów, nie jest w stanie za bardzo mobilizować dzisiaj ludzi do wyjścia na ulicę, co akurat wam wychodzi dużo lepiej. Natomiast lewica bardzo sprytnie zajęła między innymi właśnie kulturę, to znaczy przede wszystkim trafiła do elit. Dzisiaj, gdyby zobaczyć nawet literaturę prawicową, to jest ona przesiąknięta raczej takim, można powiedzieć, ideami, no, trąci lewicowością w każdym razie. Czy ta suwerenna kultura to oznacza odbicie czerwonym, odbicie komunie właśnie kultury i w jaki sposób chcecie ewentualnie to zrobić, jeżeli oczywiście to oznacza? Podstawowym narzędziem lewicy i tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, również u nas, jest psucie człowieka, tak bym powiedział. Znaczy to, co robi dzisiaj lewica, to przede wszystkim psuje nam naród. To chodzi o to, że oni dziś w warstwie takiej ideowo-politycznej większość Polaków zdecydowanie odrzuca te postulaty nowolewicowe. Natomiast to, gdzie trwa praca ich rzeczywista, realna, to jest to pole właśnie zmiany mentalnej, zmiany postaw, zmiany obyczajowości. Tu jest klucz sprawy. To jest sedno tego frontu, który dzisiaj przebiega. I kiedy mówimy o kulturze, to przede wszystkim żadnych nowych pól nie odkrywamy. To jest sięgnięcie do korzeni. Lewica i kontrkultura lewicowa oparta jest na destrukcji. To jest nihilizm. To jest oparte na tym, na negacji określonego ładu, określonego porządku, określonego świata wartości. To, co my musimy zrobić, to nie jest to, co w większości dzisiaj się robi. Znaczy, jak się mówi o narodowej, konserwatywnej czy prawicowej kulturze, takiej, która ma odwojowywać ten lewacki świat, to często myśli się, jakby to powiedzieć, o złocie opakowanym w plastik,
że my teraz zaprezentujemy nasze wartości, dostosujemy je absolutnie do tego plastikowego świata. To też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby poszukać w naszej tradycji, w naszej kulturze. Ja uważam, że kultura ludowa jest ciągle tutaj, była nią ponad 100 lat temu, czyli tutaj niesamowitym bogactwem. Ona jest postrzegana jako obciach, tak? Czy jest tak formatowana. Troszkę się to zmienia w ostatnich latach, na szczęście. Ale przez lata 90. Popatrzmy, jak to się dzieje w innych państwach, to odbicie narodowe, na czym polega, chociażby na Węgrzech, na Ukrainie czy gdzie indziej. No to jest to, że oni nie wstydzą się, tak? Europa Środkowo-Wschodnia, mi się to marzy, że kiedyś jak, prawda, jest ten uniform zachodnioeuropejski czy świata zachodniego, w którym większość świata się wpasowuje, że tam na spotkaniach międzynarodowych wszyscy tak samo wyglądają, te same krawaty i tak dalej, i tak dalej. No to mi się marzy, żeby ci przedstawiciele Europy Środkowo-Wschodniej to byli jak ci, nie wiem, przedstawiciele świata arabskiego, którzy tam w swoich tych szatach chodzą. I my też jesteśmy czymś odrębnym. My mamy swój odrębny kod kulturowy. Nie wiem, Ukraińcy mają te koszule i tak dalej. Na tym poziomie wyobraźni takiej kulturowej. Powiązania z korzeniami. To jest jedna. Druga oczywiście świat wartości. No i tutaj znowuż musimy powiedzieć sobie o po prostu kryzysie świata chrześcijańskiego jako takiego. I tutaj mamy front nie tylko idący Kościół czy i antykościół. Prawda, że mamy podział pomiędzy katolikami i niekatolikami. No nie, problem polega na tym, że te podziały idą w poprzek. I chyba w mieście, w którym mieści się redakcja Tygodnika Powszechnego, nie muszę o tym dużo mówić. No, co tu dużo powiedzieć? Tak, wróg jest też wewnątrz. Wróg jest wewnątrz. Te podziały idą też po tych liniach. I to trzeba dostrzegać. To czerpać z bogactwa, tak? Jako naród, o tradycji mówię, o ta kultura ludowa. Nie waham się tutaj podkreślać tych słowiańskich wątków, ale katolickich, ubranych w katolickim. Naród słowiański, katolicki, tak? I tu trzeba bardzo mocno o tym mówić. To pokazywać na jasną górę, pokazywać, że bez tego nie przetrwamy. Bez tego odrodzenia narodowego nie będzie. I nie chodzi tutaj, jak powiedziałem na Agrykoli, nawet o jednostkowy stosunek moje, kogoś innego, relacje z Panem Bogiem, wewnętrzne boje i tak dalej. Chociaż to jest oczywiście bardzo ważne. To jak gdyby z punktu widzenia milionów jednostek to jest bardzo ważne. Ale chodzi przede wszystkim o kod kulturowy, który my wynosimy z naszych rodzin, z naszego otoczenia. Nie ma precedensu w świecie zachodnim społeczeństwa, żadnego narodu czy społeczeństwa, które zanegowałoby wartości chrześcijańskie i byłoby zdolne jakąś świecką moralność sobie wymyślić. Bez odniesienia do absolutu. Nie ma czegoś takiego. Nie, takie stworzenie nie istnieje. Moralność, prawo, porządek naturalny musi być zakorzeniony w porządku aksjologicznym. I to również musi wybrzmiewać w kulturze. Mhm. W ostatnich miesiącach nie brakuje też pewnych kontrowersji związanych z działalnością ruchu narodowego. Ja nie mówię tutaj oczywiście o jakichś tam posądzeniach o polskich faszystów i tak dalej, bo to jest oczywiście gdzieś tam zupełnie totalny odjazd. Ale są takie zagadnienia, które dla mnie są też trochę może niepokojące. Mianowicie na przykład związki ruchu narodowego z Janem Kobylańskim, który błysnął też, mówiąc tak delikatnie, błysnął antysemickimi wypowiedziami. I moje pierwsze pytanie jest takie, co łączy ruch narodowy z Janem Kobylańskim? To jest jedna sprawa. I druga sprawa, mam pytanie o judeosceptycyzm Artura Zawiszy. Czym jest ten judeosceptycyzm? O co w tym chodzi? Bo pewnie sporo osób też słysząc to trochę się gubi. Jest między nami różnica, bo ja bym jednak pana Jana Kobylańskiego antysemitą nie nazwał. Na pewno jest... Ja powiedziałem o antysemickich wypowiedziach, nie powiedziałem o antysemitą. Okay, tego nie wiem, okay. Nie znam Jana Kobylańskiego, okay, ale jasne, słyszałem wypowiedzi. Jasne. Jeśli mogę jakoś nazwał, to nazwałbym go właśnie judeosceptykiem.
A Zawisza, no Artur Zawisza jakoś podawał definicję, czym jest judeosceptycyzm, jest krytyczną postawą badawczą, tak, związaną z określoną grupą kulturową czy narodowościową czy religijną, wolną od poprawności politycznej. Ta definicja jest bardziej rozbudowana, nie pamiętam w tej chwili, nie potrafię przytoczyć. A jeśli chodzi o pana prezesa Kobylańskiego, on był w 2012 roku w Honorowym Komitecie Poparcia Marszu Niepodległości. My jesteśmy nastawieni jako ruch narodowy na współpracę z Polonią, bo bardzo akcentujemy kwestie Kresów. Ja byłem miesiąc temu w Anglii, odwiedzałem tamtejszą Polonię. Gdzieś tam mam jakieś zaproszenia, zdaje się, jeszcze do innych państw Europy Zachodniej i nie tylko. Polonia południowoamerykańska, tak bardzo oddalana, również jest w naszym... Jest naszą troską, na tym polega ruch narodowy, ruch wszechpolski, obejmujący wszystkie stany, wszystkich Polaków, gdziekolwiek by się nie znaleźli. I z tego powodu, jak gdyby każdy kontakt z Polonią, która z nami kontakt chce utrzymywać, jest dla nas jakąś wartością, niezależnie czy to jest mała grupka, czy to jest duża grupa, czy to jest, nie wiem, 20-tysięczna społeczność polska w Mołdawii, czy to jest milion Polaków w Chicago. My bardzo chętnie te siły narodowe, gdziekolwiek są, skupiamy. I to jest podstawa. No, z prezesem Kobylańskim, on był w tym honorowym komitecie, jako człowiek majętny wspomógł kilku tysiącami złotych dwa marsze niepodległości i Kongres Ruchu Narodowego, i myśmy również gościli na zjeździe u Sopału w tym roku na wakacje. I w sumie tyle, jeśli chodzi o jakieś relacje. No, tyle bym na ten temat może powiedział. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie judeosceptycyzmu, no proszę Państwa, oczywiście w dzisiejszej politycznej poprawności, z którą Ruch Narodowy walczy, bo walczy o zdrowe, normalne państwo, któremu poprawność polityczna niszczy tkankę społeczną, niszczy państwo. No jest wiele tematów takich tabu, tak? Nie można mówić o wartościach, czy jest to źle odbierane, wartości religijne w życiu publicznym. W Polsce jeszcze nie ma takiej tragedii, jak na przykład we Francji, czy gdzie indziej, czy w Wielkiej Brytanii, ale to też jest element poprawności politycznej. Jak nie można mówić o tym, że jakaś tam orientacja seksualna jest dewiacją, a któraś jest normą, bo to też jest, wtedy homofobem się zostaje. Nie, można zostać klerykałem w tym pierwszym przypadku, można zostać homofobem w tym drugim przypadku. No jeśli się krytykuje środowiska żydowskie za cokolwiek, czy wyraża się krytyczny pogląd na temat, nie wiem, na przykład Żydokomuny lat 40. i 50. w polskiej bezpiece, no to się zostaje automatycznie łatkę antysemity. No okej, trudno. Ja nie twierdzę, że jestem antysemitą, ale jeśli według tych definicji będę tak przez mainstream określany, to mogę być i klerykałem, i homofobem, i antysemitą. Natomiast to nie może nas zwalniać od tego, żeby mówić jasnym i zdecydowanym językiem o tym, o czym trzeba mówić. A trzeba mówić o tym na przykład, że powstało w Warszawie Muzeum Żydów Polskich, które pewnie powinno powstać kiedyś tam, ponieważ mamy te kilkaset lat historii Żydów na naszych ziemiach, ale być może nie w tej kolejności, nie w kolejności takiej, że nie mamy żadnego muzeum kresowego, gdzie Kresy są dla Polski, dla Polaków, no centralnym, tak? Tam zostało pół Polski, pół naszej historii, dziedzictwa, tożsamości. 3/4 grobów moich przodków i tak dalej, i tak dalej. I nie mamy Muzeum Kresów Wschodnich, a pakuje się setki milionów złotych w Muzeum Żydów Polskich, które dodatkowo jeszcze jest współorganizowane przez Żydowski Instytut Historyczny. No a to nie jest instytucja, która by realizowała polską politykę historyczną. Bo są pomysły, a jak Żydzi chcą muzeum, to niech za swoje pieniądze robią. Ja jestem nawet za tym, żeby państwo polskie te pieniądze dało na to Muzeum Żydów Polskich. Tylko, jeśli to ma być polska instytucja,
której państwo polskie, Ministerstwo Kultury dają to pieniądze, to ta instytucja, jej psim obowiązkiem jest realizować polską politykę historyczną w zakresie stosunków polsko-żydowskich, polską wizję historii. A państwo polskie, suwerenne państwo polskie jest od tego, żeby miało tą wizję, żeby prowadziło taką politykę. I nie może być tak, że rządzi w nim, czy współrządzi Żydowski Instytut Historyczny, którego pracownica, pani doktor Alina Cała, mówi, że Polacy są współwinni Holokaustu. No nie, po prostu nie. Po prostu jest to dziki skandal, ale podnoszenie tej kwestii na forum publicznym będzie pewnie traktowane, jeśli nie jako antysemityzm, to co najmniej jako ten judeosceptycyzm. No, bardzo dziękuję w takim razie. Moja część już, że tak powiem, doszła do końca, dobiegła końca i oddaję Roberta Winnickiego w Państwa ręce. Także proszę zadawać pytania. Nie ma. Wszyscy znudzeni. Witam serdecznie, Majchar, Prawica Rzeczypospolitej. Jest taka sprawa, czy państwo już posiadają statut? Statut, który by zdefiniował jednoznacznie, w jakim kierunku państwo idą, prawda? Statut Ruchu Narodowego. Dziękuję bardzo. Nie ma statutu, jest deklaracja ideowa Ruchu Narodowego. Deklaracja ideowa Ruchu Narodowego, dlatego że Ruch Narodowy w tej chwili, odpowiadając sobie na tą kwestię referendalną, też będzie decydował o swojej jakiejś tam długofalowej przyszłości. Znaczy przyszłością na pewno jako ruchu społecznego jest forma stowarzyszenia, to co najmniej. Natomiast w zależności od odpowiedzi tej referendalnej my też będziemy podejmować decyzje, w jakie formy, jak rozdzielać formę działalności stowarzyszenia czy ruchu społecznego od kwestii rejestracji komitetu wyborczego. Dlatego bardziej wyczerpującej odpowiedzi na ten temat będę mógł pewnie udzielić po 7 grudnia. Natomiast mówię, jak gdyby rdzeniem, zrębem jest deklaracja ideowa, natomiast poniekąd, jeśli chodzi o pracę, takie tryb pracy Ruchu Narodowego, on jest na bieżąco formułowany, jest ubierany w ramy, te ramy są zakreślone przez Radę Decyzyjną. Jest to forma, niektórzy się śmieją, za Karlem Schmidtem decyzjonizmu, tak, w ramach społecznego ruchu, ale rzeczywiście tak jest. My wydajemy pewne komunikaty skierowane do sztabów wojewódzkich, do struktur, nakreślamy w nich ramy działania. To jest działalność taka statutowa de facto, a nie de jure. Dlatego, że te formy, jak powiedziałem, prawne będziemy w nie się przyoblekać po 7 grudnia. Marek Marecki, Unia Polityki Realnej. Takie pytanie, no wprawdzie tu już było mówione na ten temat, niemniej jednak z pozycji Unii Polityki Realnej, bo jesteśmy tym skrzydłem Ruchu Narodowego Wolnościowym, nam się bardzo podoba ta koncepcja łączenia środowisk narodowych i tym, że jesteśmy tym skrzydłem wolnościowym. Niemniej jednak tutaj ostatnie dni, można powiedzieć, takie troszeczkę zamieszania w internecie i w ogóle wzajemnego poznawania się, no, czy nawet ta nieszczęsna podła sprawa ujawnienia prywatnych rozmów Przemka Holochora, no uwidacznia, że jednak w tym naszym ruchu też są socjaliści. I tutaj chcemy jasno, zdecydowanie, że tak powiem, zapytać, czy oni faktycznie są, to po pierwsze. Po drugie, czy aby przypadkiem ten nasz ruch narodowy nie ma zamiaru skręcić w ruch narodowo-socjalistyczny, czy to będzie ruch po prostu faktycznie narodowy, a nie narodowo-socjalistyczny. No i faktycznie, czy możemy jasno i bezwzględnie powiedzieć, tak jak to zresztą powiedziałeś, panie, kiedyś w telewizji, że socjalizm jest córką komunizmu, czy jasno zadeklarować, że ten socjalizm będziemy wewnątrz ruchu raczej eliminować i będziemy edukować naszych patriotów, narodowców w tym kierunku, że musimy tworzyć naród ludzi wolnych, ludzi odpowiedzialnych, ludzi silnych, że tak powiem, silny naród, a nie niańczony przez państwo po prostu w ramach jakiegoś socjalu. Dzięki. To co sobie cenię w Unii Polityki Realnej pod kierownictwem doktora Bartosza Józwiaka, co jest jednym z elementów tego, że jest ten sojusz, jest fakt, że Unia Polityki Realnej jako organizacja konserwatywno-wolnościowa jednak odrzuca tą łopatologię korwinistyczną, której
której echo pobrzmiało w tej wypowiedzi. I chciałem powiedzieć tak, oczywiście, oczywiście Ruch Narodowy nie skręca w żadną stronę, też było odpowiedziałem na pytanie, jakie tutaj zostało zadane o tym ustawianiu się. No, to jest pytanie z punktu widzenia wysokiego ideolo, którego ja nie przyjmuję i które jest, no, tak jak zostało to powiedziane, na poziomie internetowych wojenek komentatorów na Onecie. No, przepraszam bardzo, tak? To są takie dyskusje. Jestem autorem poprawki, która w tym roku została wprowadzona do Statutu Młodzieży Wszechpolskiej. Ta poprawka mówi, że członkiem Młodzieży Wszechpolskiej nie mogą być osoby, które wyznają światopogląd socjalistyczny albo liberalny. I myślę, że to jak gdyby, czyli ani socjalizm jako socjalizm jest absolutnie z poglądem skończonym na człowieka. Każdy światopogląd zaczyna się od, w dużej mierze, od antropologii również, od poglądu na człowieka. I zarówno socjalizm, jak i liberalizm dają na to fałszywe odpowiedzi, na to, kim jest człowiek i tak dalej. Więc nie ma na to miejsca w Ruchu Narodowym. Mam takie pytanie a propos tego, co mówiłeś, co mówił Pan a propos kultury, czyli promocji kultury ludowej. Tak trywializując sprawę, to co, to od jutra będą tylko oberki i mazury, czy tam ewentualnie jakiś polonez, to pierwszy wątek, a drugi poważniejszy. Afirmując kulturę słowiańską, nie można zapomnieć o tym, że ona w jakiś sposób, czy w dużym stopniu ma takie koneksje z pogaństwem po prostu. To jest kultura wywodząca się od Słowian, którzy byli poganami, dalekie od chrześcijaństwa jest to pojmowanie. No. Czy tu nie widzi Pan jakieś takie pewne niezgrabności i niebezpieczeństwa, o, nawet. Mówię o kulturze ludowej nie bez powodu, nie bez kozery. Mianowicie dlatego, że Polska swoje warstwy szlacheckie, inteligenckie generalnie utraciła. To znaczy polski naród, zwłaszcza po II wojnie światowej, zwłaszcza po tej hekatombie, zwłaszcza po zniszczeniu dworków, tak, których jeszcze tych ze 20 tysięcy było w Polsce międzywojennej, po zniszczeniu tego kodu kulturowego, bo on gdzieś tam przetrwał, tak, może w Krakowie bardziej niż gdzie indziej, ale generalnie to już jest, to rozumie Pan, w idei narodowej, w życiu narodowym stawiamy zawsze na to, co jest, nie tylko na to, co chcielibyśmy osiągnąć, na to, co jest możliwe do osiągnięcia, na to, co jest żywe, co jest aktualne. I w tej kulturze, i w tym względzie kultura narodowa jeszcze jest, do jakiej by Pan wsi nie pojechał, to zazwyczaj jest jakiś zespół ludowy, jest jakieś tutaj, jest taki żywy przekaz kulturowy na tym poziomie. Natomiast ta kultura szlachecka została właściwie w Polsce zniszczona i dlatego przede wszystkim o niej mówię. Jeśli doczekamy się takich elit, które będą się chciały w ten sposób, będą chciały nawiązywać do tych wzorców, okej, nie ma problemu, jak najbardziej, ale w tej chwili to jest jeszcze większy folklor niż ten folklor ludowy. Te wątki słowiańskie i pogańskie. Myśmy nie przestali być Słowianami po chrzcie. My jesteśmy jak najbardziej narodem słowiańskim. My jesteśmy pewną odrębnością, tak? To jest tak jak jesteśmy w klębu kultury cywilizacji łacińskiej, ale tak jak ma Pan w kościele wiele zakonów z różnymi charyzmatami, no tak Germanie mają swoją specyfikę kulturową w ramach cywilizacji łacińskiej, narody południowe, romańskie mają swoją specyfikę kulturową. Ja w sumie trochę żałuję, że wskutek reformacji ta bardzo mocne piętno na katolicyzmie tak szczególne wywarła wyłącznie ta kultura romańska. Brakuje mi tego, trochę tego północnego tutaj sznytu w katolicyzmie, ale to mniejsza o to. Natomiast tak, jesteśmy czymś odrębnym i byliśmy czymś odrębnym.
specyficzny typ kulturowy, który w Polsce przede wszystkim powstał, który jest, był charakterystyczny dla Europy Środkowo-Wschodniej, to było coś odrębnego niż na Zachodzie, niż w Niemczech, niż we Francji, we Włoszech. No pierwsza Rzeczpospolita, ale poniekąd i Węgry, póki ich tam Turcy nie najechali, nie razem z Austriakami nie spacyfikowali, no to tam się tworzyło coś specyficznie środkowoeuropejskiego, odrębnego, tak jak ma pan Francję z jej specyficznym na przykład katolicyzmem, ma pan specyfikę bawarską, włoską i tak dalej, tak samo my mamy swoją polską, katolicką, również słowiańską specyfikę i myślę, że do tego warto nawiązywać, warto, nie wiem, pamiętać o nocy świętojańskiej, tak? W kontekście świętojańskim oczywiście, tak? I tak dalej. To odrodzenie na przykład narodowe w republikach bałtyckich na przełomie komunizmu, które do dzisiaj obserwujemy. Te wielotysięczne chóry śpiewające, tak? Tam można powiedzieć tylko pytanie, czy to jest zagrożenie pogaństwem. Pewnie jest, tylko że to pogaństwo tylko dlatego, to nie dlatego, że ono jest związane z tą kulturą ludową, nie dlatego, ono się wiąże, to jest słabość chrześcijaństwa, to nie tyle jest siła pogaństwa, co słabość chrześcijaństwa. I jak gdyby problemem nie jest to, w moim przekonaniu, większym problemem, oczywiście z punktu widzenia jednostkowego zbawienia to jest problem, ale większym problemem w skali społecznej nie jest to, że ktoś tam sobie przy okazji słowiańskich swoich wątków coś takiego wierzy. Problemem jest to, o przepraszam, to nie ja, ale może niektórych obudziłem dzięki temu, tak, spisek. Problemem jest to, że pod wieloma względami kultura katolicka utraciła taką siłę do przepotwarzania tej kultury słowiańskiej. Tak bym to określił. Przepraszam, tylko jeszcze jeden komentarz, bo porozumiałem taką mała groza, porozumiałem i odrzucenie pewnego dziedzictwa kulturowego tylko dlatego, że nie jest polskie. Bo generalnie zgadzam się na odrzucenie narośli kontrkulturowej, ale na Boga, dlaczego odrzucać dziedzictwo tylko dlatego, że nie jest polskie? Nie, no ja może nie jestem za odrzucaniem dziedzictwa, ale jestem za podkreślaniem tego, co polskie oczywiście. Jestem za absolutnym podkreślaniem tego, co rodzime, co tutejsze. Michał Andrzej Wiertel, Stowarzyszenie Koliber. Panie Winniczku, nie ma silnego państwa, silnego narodu bez silnej gospodarki. No niestety wolnorynkowcy w polskim Sejmie są mniejszością, wyraźną, ale mniejszością. Jest Przemysław Wipler, jest Jarosław Gowin, ale poza tym brak wyrazistych postaci. Chciałem wiedzieć, co Ruch Narodowy myśli o takich pomysłach, jak powiedzmy radykalne zmniejszenie liczby powiatów, ograniczenie biurokracji przez zmniejszenie liczby urzędników państwowych, czy przynajmniej uproszczenie podatków, jeśli już nie idzie ich obniżyć ze względu na kryzys. Czy tutaj możemy liczyć na poparcie Ruchu Narodowego, czy to nie należy do waszych priorytetów? Ja tylko mam taką prośbę, żebyśmy się do siebie zwracali. Jeżeli per pan, to oczywiście nie w Winniczku, nie, bo to jest troszkę takie nieeleganckie, to jest moja prośba, bo tak jak mówię, może przezwiska mam gdzieś tam różne, ale zwracajmy się do siebie oficjalnie, bo jesteśmy w oficjalnej sytuacji. Czy ma pan coś do powiedzenia w tym kontekście? Prosiłbym o odpowiedź na pytanie. No więc ja z panem nie będę dyskutował, jeśli pan zaczyna od takiego stwierdzenia. Dziękuję, proszę o następne pytanie. Ja trochę postaram się załagodzić sytuację. Jak pewnie pan pamięta, byłem jednym z niewielu dziennikarzy, którzy w mediach niezwiązanych bezpośrednio z Ruchem Narodowym jednoznacznie pochwalili akcję zakłócania wykładów profesora majora Baumana. To jest lewicowa metoda, zdecydowanie, tego typu protesty. Ostatnio w Krakowie też mieliśmy taki protest w teatrze. Lewicowa, ale bardzo, bardzo dobra metoda. Chciałbym zapytać, czy przestraszyliście się i przestaliście robić tego typu rzeczy, czy będziecie robić? Jeżeli będziecie, to może korzystając z obecności kamer, powiedzmy, jakich postaci. Nie dlatego, żeby ich przestrzec,
ale dlatego, że jak padnie nazwisko, to może ktoś zrezygnuje z prowadzenia spotkania czy organizacji spotkania z jakimiś Biedroniami czy innymi komunistami. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, chciałbym zapytać, bo ostatnio się pojawiają niepokojące informacje o różnych meduzach i innych tego typu rzeczach. Chciałem zapytać, czy jesteście przygotowani na prowokacje służb, czy wiedząc o tym, że jesteście odważnymi ludźmi, jesteście przygotowani na te prowokacje z cyklu korek, worek lub rozporek, czy mówicie o tym swoim ludziom, że służby w ten sposób działają? Spodziewam się, że nie można o wszystkim powiedzieć publicznie, ale po prostu czy tak jest. Dzięki. Żeby była jasność, że co poprzedniego głosu, ja mam wśród swoich znajomych przyjaciół wiele różnych ksyw, co do których się nie obrażam, ale to pozwala na ich stosowanie tylko ludziom, z którymi wypiłem już piwo albo kieliszek i niestety my nie jesteśmy w takiej sytuacji z panem, który tutaj poprzedni. Dziękuję bardzo. Co do tych dwóch kwestii, które tutaj wybrzmiały, może zacznę. Pierwsze to były służby i te sprawy, a druga to... Bauman i spółka. Ja jestem zwolennikiem przeprowadzania takich akcji, aczkolwiek uważam, że to powinny być akcje z pomysłem. To znaczy trzeba nieustannie wywierać presję, trzeba nieustannie pokazywać lewactwu, pokazywać komuchom, pokazywać tym, którzy chcą Polski zdegenerowanej. Trzeba im pokazywać tą presję, ten nacisk, ten brak zgody na uniwersytetach, w przestrzeni publicznej czy gdziekolwiek indziej. Natomiast nie wolno przy tej okazji dać się wpuścić też w taki medialny kanał. To znaczy nie wolno dać sobie przyprawić gęby, taką, którą potem media będą chciały serwować. Dlatego ja uważam, że akcje zdecydowane, radykalne, ale często też, umówmy się, to są często postaci, które przede wszystkim, może nie Bauman, ale które przede wszystkim należy obśmiać. Znaczy pierwszym zadaniem każdego porządnego człowieka jest wiele osób po prostu obśmiać. Dlatego sugeruję, proponuję, zachęcam do tego, żeby to były akcje robione fajnie, robione z jajem, ale może akcje happeningowe. Czy tworzenie takiego katalogu? No ja się nie będę tutaj silił na katalog. Proszę sobie sprawdzić, czołowych publicystów, niektórych dzienników, tak, czy posłów danej partii. To na pewno wszyscy, którzy wprost, zdecydowanie i radykalnie, tak jak na przykład palikotowcy, którzy mówią, Polacy powinni wyżyć się swojej tożsamości narodowej, którzy nie cofają się przed żadną profanacją, którzy tak? No tak, każda taka osoba, czy jest osobą mniej czy bardziej publiczną, czy jest posłem, czy dziennikarzem, czy publicystą, czy kimkolwiek, musi się liczyć z ostrym, zdecydowaną reakcją ze strony młodych polskich narodowców. Będziemy to robić, dlatego, że to jest walka o przestrzeń publiczną. I ktoś mówi, i pytanie jest takie, no ale tak, to wtedy zawsze większość społeczeństwa będzie was źle, negatywnie odbierała. Tak, do momentu, w którym zacznie nas popierać. No to samo zrobiła kontrkultura lewacka na Zachodzie. Oni zbudowali radykalny biegun sprzeciwu wobec takiej Europy, jaka była, takiej kultury, powiedziałbym, drobnomieszczańskiej po 45. Lekko konserwatywnej, ale tylko tak powierzchownie, lekko. Zbudowali ten radykalny biegun. W latach 60. byli terrorystami, oszołomami. W latach 70. zakładali partię, dostawali się po raz pierwszy do parlamentu, a na przełomie 80. i 90. tak naprawdę zdominowali instytucje unijne i zaczęli rządzić. Tak idziemy tą drogą, ale najpierw trzeba pokazać radykalny, zbudować ten radykalny biegun. Drugi temat z tymi służbami, prowokacjami, historiami z meduzami na Teneryfie.
no, nie będę komentował. Wszystko, co miałem do powiedzenia na ten temat, skomentowałem to gdzieś tam w oświadczeniu na Facebooku. Historia jest taka z gatunku śmieszno-strasznych. Zasadniczo niepoważna. Tak, zdajemy sobie z tego sprawę. Zdajemy sobie z tego sprawę bardzo mocno, chociaż trzeba powiedzieć, że myśmy w to życie publiczne weszli dosyć szybko, dosyć no, bez takiej taryfy ulgowej, bez jakiegoś takiego długiego wdrażania się. My się uczymy dużej ilości spraw, często uczymy się no, gdzieś tam, może nie rozbijając nos, ale gdzieś się tam tłukąc o to czy o owo. I to jest, powiem tak, generalnie jest, na czym polega dobra struktura i na czym polega dobre zorganizowanie jakiejś struktury, które jest odporne na jakieś takie naciski, działania zewnętrzne, prowokacje, działania służb, podsyłanie ludzi. To nie polega na tym, że jesteśmy hermetyczni. To nie polega na tym, że jesteśmy hermetyczni, bo hermetyczności 100% nigdy się nie da uzyskać, to po pierwsze. A po drugie, to jest zamknięcie się w jakimś bardzo wąskim, bardzo, bardzo małym gronie, a my musimy bardzo szybko nadrabiać straty ostatnich lat, budować masę, tak? Budować masę liczebną i to ważne. I będziemy łowić szeroko. Będziemy łowić szeroko, musimy łowić szeroko. Jeśli chcemy dokonać realnej zmiany w Polsce, musimy łowić szeroko, a to jest oczywiście zagrożenie. To jest oczywiście zagrożenie, tylko. Dobra struktura to nie jest taka właśnie, która nie dopuszcza do siebie tych wszystkich złych rzeczy, jakie mogą być. Dobra struktura to jest jak sprawny organizm, sprawne nerki, które filtrują. Filtrują i pozwalają pozbyć się w odpowiednim momencie, tak? Przyszedł gość, nazywa się Iksiński. Nie mamy czasu, żeby go teraz 5 lat weryfikować, żeby patrzeć, tak? Obdarzamy go zaufaniem po pół roku, po roku, po dwóch latach, ale mamy na tyle siły, na tyle tego twardego rdzenia wewnętrznej formacji chociażby, tych ludzi w długofalowo uformowanych, że jesteśmy w stanie się oczyszczać, że jesteśmy w stanie reagować, że ta struktura posiada taką siłę w sobie, taką zdolność. Do tego trzeba dążyć, do tego właśnie dążymy. Dzień dobry, panie Robercie. Paweł Kopko, Ruch Zmieleni. Na wstępie powiem, nawiążę do przedmówcy, zapraszam na piwo, żebym nie musiał dokładać. Czy wynika pan? Bardzo chętnie, chociaż chyba nie dzisiaj, bo już mam poumawiany wieczór w Krakowie, ale jak najbardziej. To proszę zaplanować. Ja się dostosuję. Dobrze, dobrze. Mam pytanie takie odnośnie tego, co pan zauważył, że nie ma w Polsce elit. Znaczy się w dużym stopniu zostały wymordowane. Tydzień temu zauważył pan redaktor Ziemkiewicz to samo. W pełni się z tym zgadzam i tylko pojawia się pytanie takie natury, jak odbudować te elity, chce Ruch Narodowy, ponieważ manifestacje są dobre dla ducha, serca, żeby zauważyć ile jest nas, patriotów i być blisko siebie, ale żeby odbudować te elity trzeba jeszcze konkretnych działań merytorycznych. I jaki tu jest program Ruchu Narodowego w tej kwestii? Drugi temat, pytanie, to jest takie, czy Ruch Narodowy przewiduje wspólne pójście jedną drogą z innymi, którzy popierają konkretne postulaty, jak na przykład Ruch Zmieleni, jednomandatowe okręgi wyborcze. I ostatnia kwestia to jest nawiązanie do tego, co pan powiedział, że jeżeli ktoś panu przykleja łatkę antysemity, to pan się z tym godzi jakoś, no macha ręką na to. A ja powiem taką wagę od siebie, że no moim zdaniem powinien pan walczyć z tym, ponieważ i ze wszystkimi rzeczami złymi, które nam przyklejamy jako ruchowi narodowemu, ponieważ potem pojedyncze osoby muszą z tym walczyć w spotkaniach z innymi ludźmi na co dzień. I jeszcze co powiem więcej, to puentując, jest powiedzenie, które mówi, że kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą. I właśnie, żeby tego uniknąć, to trzeba w zarodku zwalczać takie nieuczciwe pomówienia. Dziękuję. Jasne. Oczywiście manifestacje
protesty, pikiety czy manifestacje poparcia, to jest wisienka na torcie. To jest absolutne jakieś tam ukoronowanie, fajerwerk działalności narodowej. Tak nie kształtuje się elit. To znaczy tak się pozyskuje, tak się mobilizuje ludzi, tak się wywołuje emocje ideowe, polityczne, tak się organizuje sektorowo społeczeństwo w danym momencie. Natomiast w ten sposób się nie wykreuje elit. To jest tylko narzędzie służące do długiego właśnie marszu. Ta formacja odbywa się i jest nam tutaj oczywiście łatwiej mówić. Ruch narodowy w tej chwili jest w dużej mierze sformatowany, nie całość, ale w dużej mierze jest przez to sformatowany jako ruch młodzieżowy, bo my się w dużej mierze zajmujemy tą formacją. No chociażby taką formacją, jaka na przykład w Młodzieży Wszechpolskiej odbywa się. To jest to, że raz na jakiś czas widać Wszechpolaków na ulicach, no to jest tylko to ukoronowanie tego, że oni co tydzień w Krakowie, w innych miastach mają spotkanie formacyjne. Co tydzień o ustalonej porze jest godzina referat, dyskusja merytoryczna na wszelkie tematy polityczne, historyczne, gospodarcze, duchowe i tak dalej. Są sprawy organizacyjne, jest formowanie się dwojakiego rodzaju. Pierwsze to myśl, intelekt, czyli żeby ta idea była przetrawiona, żeby człowiek potrafił tą ideę, żeby mówił Dmowskim z myśli nowoczesnego Polaka, ale niekoniecznie te rozwiązania podawał, bo świat się zmienił przez 100 lat. To jest nasza idea, tak uformować elity, żeby one tą technologię myślenia posiadały. Niekoniecznie tak, bo niektórzy, to jest wypaczone postrzeganie idei narodowej, niektórzy biorą decyzję Dmowskiego, nie wiem, z 1906 i mówią, a i teraz ruch narodowy też tak powinien, bo w 1906 roku to Roman Dmowski powiedział tak, tak i tak. No nie, to nie jest idea narodowa. Idea narodowa to jest to, że Roman Dmowski jakimi mechanizmami Roman Dmowski myślał o sprawach publicznych, o sprawach polskich, żeby podjąć taką decyzję w 1906. I tak, to jest klucz idei narodowej. Więc to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, nie mniej ważna, w życiu publicznym, w działalności, w organizacji, taka, w której w Polsce jest ciężko, jest słabo z tym, to są pewne predyspozycje mentalne. Ja to powtarzam do znudzenia na każdym spotkaniu, ale niestety typowy Polak, patriota średniego czy starszego pokolenia to jest, kurczę, anarchista. No, albo co najmniej połowa z nich to są anarchiści mentalni. Zero poukładać goście, którzy przychodzą, rozwalą każde spotkanie, którzy mają opinię, zawsze odrębne zdanie, którzy nie potrafią zorganizować najprostszej rzeczy. My z tym młodym pokoleniem Polaków chcemy to przepracować. Polak ma nie tylko mieć hasło Bóg, honor, ojczyzna i wiedzieć, jak je realizować w życiu. On ma tworzyć skuteczne organizacje. On ma tworzyć instytucje. On ma po prostu umieć pracować z ludźmi, umieć być liderem, przewodzić ludziom, organizować ich. To jest niezwykle ważne. To są te dwa filary naszej formacji. I to trwa. I nad tym pracujemy. Tylko to jest perspektywa długofalowa, bo to nie wolno na tym poprzestać, bo w międzyczasie, kiedy my wyszkolimy kilkaset, maksymalnie kilka tysięcy ludzi w całym kraju, to miliony polskich dzieci chodzi, nie wiem, do przedszkoli, które będą im gender oferowały, to miliony polskich dzieci uczy się w beznadziejnych szkołach, gdzie jest dyktatura testów i nie ma podstaw wychowania, wychowawczych w ogóle, czy kształcenia klasycznego, to się dzieje zło, dlatego trzeba obydwa fronty walczyć jednocześnie. Zarówno ten front formacji tych, których my wypuszczamy od siebie, ale też walczyć o każdą instytucję, o każdą szkołę, o każdą gminę, o państwo. Tutaj nie ma jak gdyby co jest pierwsze, co jest drugie. Wiadomo, że my potrzebujemy tego formowanych ludzi, trzeba ich szkolić non stop, na bieżąco, ale nie wolno tego drugiego frontu odpuszczać z prostej przyczyny, z prostego powodu. My obserwujemy teraz od 2-3 lat jakieś takie wzmożenie, tak? Nasze pokolenie się wybudziło, zaczęło coś się dziać, te dziesiątki tysięcy ludzi, setki tysięcy, które manifestują, chodzą, coś się dzieje, ale to nie potrwa wiecznie. To nie potrwa wiecznie. Tak jak Karnawał Solidarności nie trwał wiecznie, tak i to nasze przebudzenie wiecznie nie potrwa. I musimy każdy postarać się, każdy jeden aspekt społeczny, polityczny tej sytuacji, każdą jedną szansę, która się pojawia, wykorzystywać.
Więc to jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie. Drugie zagadnienie, współpraca z takimi ruchami jak Zmieleni.pl i tak dalej. Jeśli coś sektorowo nam odpowiada, to oczywiście. Ja generalnie o tyle jestem niesceptyczny, bo oczywiście są ruchy, są stowarzyszenia, są organizacje, które mają podnoszą jakiś jedną sprawę. O, to mają na sztandarach i to jest dla nich ważne i próbują to załatwić, to przeforsować. Nie wiem, pro-liferzy mają, tak? Mają kwestię walki z aborcją, to jest ich to temat i okej, nie ma sprawy, tak? I oczywiście pracujemy. Gorzej, jeśli czekakolwiek inna sprawa, gorzej, jeśli dany ruch zaczyna uprawiać taką teorię jedynozbawczą. I przed tym, i nie mówię, że tak pracują zmieleni.pl, ale przed tym, przed czym ostrzegam, co ja mówię przed teoriami jedynozbawczymi. Jedynozbawczy to jest Kościół katolicki, nic innego. Teorie jedynozbawcze w polityce to są takie, że no właśnie, prowadzimy JOW-y i wszystko się zmieni. Po prostu nagle, jak ręką odjął, sytuacja w Polsce się zmieni. Nie wiem, jakiś taki korwinizm, sprywatyzujemy chodniki, wszystko uzdrowimy. Kulturę, politykę zagraniczną, wewnętrzną, wszystko będzie okej. Nie wiem, no cokolwiek innego państwo nie weźmiecie na tapetę. To oczywiście ktoś ma prawo tak głosić, tylko to nie jest myślenie polityczne. To nie jest myślenie właśnie utrzymane w tym oglądzie całości, tak? Czyli takie jedno ten. Jeśli o to chodzi, to ja jestem jak najbardziej za współpracą. Ja uważam osobiście, tutaj pewnie jowowcy by dyskutowali, że w Polsce potrzebny jest system raczej mieszany, proporcjonalno-większościowy, który z jednej strony nie zabetonuje nam sceny politycznej, bo to jest zagrożenie systemu większościowego. Betonowanie sceny politycznej, bo wszędzie tam, gdzie jest system większościowy, czy generalnie zasadą jest to, że on dąży do dwubiegunowego układu sił, które czasami są mocno do siebie podobne. Tak mamy w Wielkiej Brytanii, tam się zmieniło trochę, w Stanach Zjednoczonych oczywiście zabetonowany system itd., itd. Więc, ale większościowy system pozwala jakimś jednostkom niezwiązanym partyjnie się wybić i jakąś nową jakość tworzyć, więc okej. Ale bym nie rezygnował też z elementów systemu proporcjonalnego. Ja kiedyś powiedziałem w jednym wywiadzie, że system wyborczy ma odzwierciedlać to, co chcemy osiągnąć. Wszyscy krzyknęli, ojej, nie, no, że to przecież będzie ustalał system wyborczy pod wyniki wyborów, jakie chce. Nie, to nie chodzi o wyniki wyborów. To chodzi o to, jaki rodzaj mechanizmów społecznych my chcemy uruchomić systemem wyborczym. To o to chodzi. Więc tak mówię, uważam, że mieszany byłby w Polsce najlepszy. I trzecia kwestia to była kwestia, proszę mi przypomnieć. Z tymi łatkami przyszywanymi. Wie pan co, ja tak mówię dosyć hardo czy twardo, może dlatego, że pierwszy raz fundamentalistą zostałem nazwany w wieku 15 lat w szkole średniej. Od nauczycielki się to usłyszałem i się w sumie przyzwyczaiłem przez te kilkanaście lat. I się w sumie przyzwyczaiłem, że zawsze idę pod prąd, że zawsze sobie muszę wywalczyć przestrzeń, w której działam, że zawsze muszę, czy jestem w szkole, czy jestem w pracy, czy jestem, nie wiem, na imprezie, a nawet czasami jak jestem na pielgrzymce, to muszę walczyć o to, żeby moja racja, mój światopogląd obronić co najmniej, tak? Jeśli nie przekonać kogo innego, to obronić. Natomiast chodziłoby o to, żeby mnie dobrze zrozumieć. Ja nie jestem za tym, żeby samemu sobie przeszywać łatki i z dumą je obnosić. Jest taka kategoria ludzi, którzy lubią tak, taki ekshibicjonizm czy masochizm polityczny czy społeczny uprawiać. Tak? Teraz przyszyjemy, o, tak nas nazywają, powiemy, tak, my jesteśmy tacy źli, tacy w ogóle, tak, i właśnie tacy jesteśmy i bójcie się nas i w ogóle, tak. Co jest taka kategoria ludzi, to ja nie jestem za tym, ale z drugiej strony jestem za tym, krótko mówiąc, żeby trzymać gardę, żeby nie dać się, nie ulec pokusie tego, żeby w przestrzeni publicznej główną troską było to, żeby mnie nie zaszufladkowali, tak, bo jeśli człowiek zaczyna myśleć, a to jest ogromna pokusa. Ta pokusa się różnie kończy. Może się skończyć jak u Romana Giertycha, u Moniki Olejnik, tak? Co tydzień czy co dwa i z powiedziami prawda, i do złączeniem do salonów. Znaczy to musimy być odporni na to, że jak powiedziałem, że będąc antysystemowymi, tak?
uderzając naprawdę w wiele kluczowych elementów tego systemu, tej rzeczywistości, należy się spodziewać, że będziemy przez jeszcze długi czas negatywnie postrzegani i piętnowani, nawet chociażbyśmy savoir-vivre i bonmoty i tak dalej, gdybyśmy byli wzorami elegancji, to i tak będziemy mieli łatki, to i tak będziemy je przeszywali. Dlatego tutaj też zachęcam do pewnej roztropności. W tym sensie, że trzeba zawsze twardo, bo ja wiem, że to jak ktoś nie występuje publicznie, to jest często ciężkie do wytłumaczenia, ale jest tak, że jak za bardzo koncentruje się w polemice publicznej na tym, żeby nie powiedzieć czegoś, za co można zostać zaraz tam zaatakowanym, to kończy się czasami tak, że zaczynamy w ogóle cenzurować swoje najpierw słowa, a potem myślenie. Włącza się autocenzura. I nawet nie zdajemy sobie sprawy, kiedy zaczynamy mówić tym językiem, który narzuca nam mainstream, który narzuca nam poprawność polityczna. I tego momentu nie warto... To, co się robi w przestrzeni publicznej, to, co my czasami do tych mediów, które jeszcze nas zapraszają, urządzamy, to jest taka na granicy. To samo jest z palikociarnią. Tylko że w drugą stronę. My po prostu przesuwamy dyskurs publiczny, balansując na pewnej granicy. Tutaj trochę odpuścimy, tu trochę przesuniemy. I tak to, a oni z drugiej strony idą. I to tak wygląda, nie? Że, nie da się przesuwać tej granicy, jeśli się nie mówi rzeczy niestrawnych dla mainstreamu. Trzeba mówić rzeczy niestrawne, bo inaczej nie ma tego punktu odniesienia, bo wtedy my przyjmujemy ich punkty odniesienia i do nich się ustosunkowujemy. A to my mamy być biegunem, do którego ustosunkowują się inni. Tak? To Europa ma mówić o tym, jejku, w Polsce spalono tęczę. Tak? Co to oznacza? Nie? No poza tym, że był to wybryk, którego nikt nie pochwala oczywiście, ale jest to symbol braku zgody społeczeństwa polskiego, czy znacznej jego części, na homopropagandę, na takie rzeczy, nie? Może tym radosnym akcentem zakończę tę część wypowiedzi. Widownia skutecznie zanudzona albo zastraszona tym moim tym. Dobry wieczór, ja mam takie pytanie. Bo pan często pojawia się w telewizji Polsat, gdzie debatuje pan z przedstawicielami lewej strony sceny politycznej. A co by pan powiedział na przykład zorganizowanie debaty telewizyjnej z panem Januszem Korwin-Mikke, do którego się pan wrogo odnosi? Taka debata mogła być na przykład zrealizowana przez Telewizję Republika, która zresztą sympatyzuje z pańskim środowiskiem. Nie mam z tym problemu. Ja jeszcze nigdy nie odmówiłem nikomu debaty. Nie odrzuciłem żadnego zaproszenia, no chyba, że mi nie pasowało, bo już byłem umówiony w innym miejscu, miałem jakieś inne obowiązki, ale co do zasady żadnemu nie odmawiam wypowiedzi nikomu, nie odmawiam, nie, przepraszam, odmówiłem tygodnikowi nie wywiadu, ale to jedyny taki przypadek. Więc ja jestem otwarty na taką sprawę. Z tego co wiem, no nie ja, ale jest plan, żeby w Lublinie odbyła się pod koniec listopada debata Krzysztof Bosak, Korwin-Mikke i być może tam do niej dojdzie rzeczywiście. Wiem, że jakieś sprawy są w trakcie załatwiania. To może być ciekawe. Ja bym powiedział tak, podejrzewam, że byłaby to dla mnie ciężka debata z tego punktu widzenia, że jaki jest mój styl rozmowy i debatowania, to państwo widzą. Styl Korwina jest zupełnie inny. Styl Korwina ja określam jako liberalny populizm, nie? Znaczy on rzuca takimi rzeczami. Oczywiście też potrafię to robić, w telewizji to stosuję, zwłaszcza czasami wobec szczególnie atletnych przeciwników. Znaczy nie liberalny populizm, a stosuję takie, no czasami nie można inaczej, jak po prostu krótkim, prostym zdaniem coś kontrować, nie? Natomiast taki, wolę jednak, jeśli jest debata, dwie osoby, jest trochę czasu, to wolę taki styl namysłu i tak dalej. Tak jak mówię, jestem otwarty na taki projekt, na taki pomysł, nie widzę w tym żadnych zagrożeń. Problem jest raczej taki, że
Sławomir Mikke, z tego co z mojego doświadczenia, jego jakichś tam polemik i tak dalej, on ma tendencję oczywiście do absolutyzowania swojego stanowiska. W tym sensie, że ja mówię, jestem narodowcem, wychodzę z takiej i takiej perspektywy, prawda? Wartości narodowe, tożsamość, wspólnota jako podstawowa kategoria polityczna, katolicka nauka społeczna, to jest przestrzeń, którą się podkreśla. I mówię, jest Korwin, liberał, tak? Ja nie dostrzegam w nim konserwatysty, to jego prawo się tak określać, ale ja tam nigdy konserwatyzmu u Korwina nie widziałem, bo odsyłanie kobiet do garów to nie jest kwintesencja, albo walka z niepełnosprawnymi to nie jest jakby kwintesencja konserwatyzmu. I tylko, że Korwin jak gdyby wychodzi z trochę innej pozycji, nie? Ja jestem gotów na uczciwą debatę narodowca z liberałem, okej. Natomiast on absolutyzuje, tak? Podciąga swoje stanowisko jako stanowisko, mówi, że on reprezentuje na przykład wartości narodowe, nie? Czy ideę narodową reprezentuje, no co znając ideę, ktoś kto zna ideę narodową, no jest to humorystyczne, bo on używa takiej tutaj populizmu po to, żeby narodowców przyciągać, nie? Więc trochę bym się obawiał w tym względzie, jeśli miałaby to być merytoryczna debata o ideach, jak najbardziej. A jeśli polityczna nawalanka, no to też, no, jesteśmy na ringu, to przyjmujemy rękawice, chociaż w tym był się czuł pewnie gorzej. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tematu gospodarki, bo tak na te pytania, które pan odpowiedział, nie odpowiedział, wnioskuję, na jedno nie odpowiedziałem. Wnioskuję, że ta wizja gospodarcza nie jest jeszcze taka klarowna. I teraz pytanie, kiedy można się takiej spodziewać? Kiedy można się spodziewać programu gospodarczego? To, co Ruch Narodowy chce zaoferować społeczeństwu i przy okazji kto będzie za ten program odpowiedzialny, za jego napisanie? Czy jest pan w stanie dzisiaj powiedzieć, że tacy ludzie w Ruchu Narodowym są, a jeżeli tak, to wymienić ich z imienia i nazwiska? Dziękuję. Za program sensu stricto, bo trzeba rozróżnić sobie kilka spraw, które w debacie publicznej absolutnie nie funkcjonują. Przede wszystkim w debacie publicznej nie funkcjonuje debata na żadne programy. W debacie publicznej obowiązuje debata na hasła, na kilka haseł. To jest poziom polityczny, z jakim ma do czynienia przygniatająca większość społeczeństwa, na hasła, tak, które ktoś sobie tam podzieli, Polskę na solidarną i nieliberalną, tak, PiS podzielił w kampanii 2005 roku, taką dychotomię zbudował i wygrał na tej dychotomii Polski Solidarnej, czy Solidarnej Polski, tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kwestia programu, czyli zestawu projektów, pomysłów na to, jakby wyglądała działalność gospodarcza danego ugrupowania po przejęciu władzy na przykład, albo nie po przejęciu władzy, albo jakie propozycje programowe wychodziły z danego ugrupowania w trakcie sprawowania kadencji Sejmu i tak dalej. A trzecia rzecz to jest rzeczywiste zaplecze eksperckie, które polega na tym, że nie tylko mamy hasło, nie tylko wiemy, jaką mniej więcej ustawę z jakiego obszaru do tego hasła dopasować, albo rozwiązanie inne, ale wiemy też, mamy dogłębną analizę tego potencjalnych skutków, w jaki sposób to się wprowadza, co trzeba zrobić. To są trzy różne poziomy. Hasło polityczne, programu politycznego i eksperckiego zaplecza, które za tym pracuje. Więc takie zaplecze jest tworzone w Ruchu Narodowym. Jest to Instytut Strategii Narodowej, który gromadzi powoli nazwiska. Czy to są znane nazwiska? Nie sądzę. Ja większości z nich nawet nie kojarzyłem wcześniej. Metodą pracy, głównie tutaj Krzysztof Bosak za to odpowiada, metodą tej pracy jest raczej to, żeby nie tyle brać utytułowanych ludzi, co ludzi z danych dziedzin, znających się na fachu. Ci medialni profesorowie bardzo często występujący, to nie są ludzie,
nie mówię, że wszyscy, ale to są ludzie często, którzy no, opowiadają sobie jakieś tam rzeczy, mają swoje wizje, mają wyrobione nazwisko i media po prostu z nich korzystają. Więc to zaplecze eksperckie jest tworzone. Pytanie jest, kiedy ono uzyska światło dzienne. Prawdopodobnie wtedy, kiedy będziemy mogli pochwalić się nieco większymi środkami na ten cel. Niestety prawda jest taka, że nie zbuduje się fachowego zaplecza eksperckiego bez finansowania na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Żeby zbudować profesjonalny think tank, żeby zbudować profesjonalny instytut badawczy, żeby rzeczywiście to mogło funkcjonować, to takimi pieniędzmi trzeba operować. Bo jeśli ekspert jest rzeczywiście ekspertem, to po prostu trzeba mu za to zapłacić, za tą pracę. Ja wiem, że w środowiskach patriotycznych, konserwatywnych, narodowych jest taka moda na chałupnictwo. I to jest zresztą no, oczywiste, naturalne. No, nadrabiamy te nasze braki infrastrukturalne, instytucjonalne, finansowe tym, że ktoś się na czymś zna, wobec czego się w tym temacie wypowiada. Ale prawda jest taka, że trzeba budować instytucje, trzeba budować tą siłę instytucjonalną. Ja myślę, że mamy w tej chwili od 8 czerwca od Kongresu Ruchu Narodowego, który zachęcam do tych paneli, do tych ekspertów, którzy tam się wypowiadali na panelu, jeśli mowa o gospodarce, dotyczącym małych i średnich przedsiębiorstw, na panelu dotyczącym energetyki i polityki przemysłowej. Zachęcam do tego, co było mówione, jaka linia była zarysowana przez wiele godzin szczytu antyklimatycznego, jaka wizja, linia gospodarki również w tym obszarze. Tam należy szukać tych naszych drogowskazów. Od 8 czerwca minęło parę miesięcy. Ja sądzę, że przed połową pierwszego roku ten instytut, ta praca ekspercka zacznie wydawać swoje pierwsze publikacje czy opracowania na różne tematy, ale nie ukrywam, że jednym z motywów, które sprawiają, że jestem zwolennikiem udziału Ruchu Narodowego w wyborach do Europarlamentu, jest szansa również na pozyskanie jakichś stabilnych źródeł finansowania dla takiej działalności, dla rozwoju takiej działalności. Jeśli ktoś złośliwi, tak, chcą do parlamentu, kasę chcą tam zbierać i tak dalej, żniwa robić. Więc odpowiadam tak, potrzebna jest Ruchowi Narodowemu, potrzebne jest zaplecze instytucjonalne, potrzebne jest zaplecze finansowe i również z tego względu warto sięgać po takie źródła, jakie można, jakie byłyby dostępne. Jarosław Cybulski, Solidarna Polska. Chciałem się zapytać, panie Robercie, czy dopuszcza pan możliwość startowania Ruchu Narodowego razem z Solidarną Polską do Parlamentu Europejskiego? Czy jest taka możliwość, czy... Oczywiście każda partia miałaby swoje logo, tylko wspólne listy. Ja powiem tak. Odpowiedź na to pytanie... W ogóle odpowiedzi na tak zadane pytania są formułowane wyłącznie wtedy, kiedy liderzy ugrupowań czy komitetów wyborczych ogłaszają je na konferencji prasowej, tak? Więc jak gdyby ja w tej chwili nie... Generalnie jestem sceptykiem takiego rozwiązania. Generalnie byłbym sceptykiem takiego rozwiązania. Uważam, że Ruch Narodowy no, powinien jednak walczyć o swój szyld, o swoją markę, o to, żeby tutaj swoją agendę polityczną zaprezentować w jakiejkolwiek koalicji, w jakimkolwiek sojuszu, w jakiejkolwiek umowie wyborczej byłoby to poważnie zagrożone. Czy w polityce wykluczone są takie sojusze? Nie są wykluczone, aczkolwiek polityka endecka jest polityką zdroworozsądkową. To dla każdego ruchu jest bilans zysków i strat. Dlatego jak powiadam, ja jestem generalnie sceptyczny wobec takiej koncepcji i gdybym miał o niej decydować dzisiaj, to bym powiedział nie. Jestem też zwolennikiem takiego, bo pada bardzo często takie pytanie,
A czy wyobrażacie sobie koalicję z tym albo z tym? A co jak nie będzie większości i będziecie potrzebowali koalicjanta do objęcia władzy, jak już wystartujecie w wyborach? Ja odpowiadam na to bardzo prosto. Dyskusja o koalicjach w pewnych skończonych bytach politycznych, w zamkniętych bytach politycznych, no generalnie to jest czas na powyborach. Generalnie to jest czas na powyborach. Wtedy, kiedy poszczególne siły polityczne się zweryfikują. I w ten nieco okrężny sposób bym na to pytanie odpowiedział. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, bardzo serdecznie dziękuję naszemu gościowi. Myślę, że też podziękujemy brawami. Robert Winnicki. Ja dziękuję i byłem brawo oczywiście dla Państwa. To, do czego zachęcam, to tych z Państwa, którzy się jakoś poczuwają do tego, to do tego, żeby przybyć na Zjazd Ruchu Narodowego 7 grudnia tutaj w Krakowie, niezależnie od tego, jaki będzie wynik małopolskiego referendum, ale myślę, że będzie tu poruszone wiele ważnych aspektów dotyczących regionu, dotyczących tego, co się dzieje w kontekście właśnie polityki narodowej. Dziękuję i zapraszam serdecznie.